Kiedy warto przesiąść się z Excela z tabelek na porządny? gotowy program. Z takim pytaniem zostałem dzisiaj wywołany do tablicy przez samego Mariusza Kapustwę. Mariusz, pozdrawiam Cię. Mariusz jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami. W związku z tym postanowiłem nieco wypowiedzieć się w tym temacie, tym bardziej, że Mariusz zachęcił do dyskusji. Zatem zapraszam do dyskusji. Jak w każdej porządnej dyskusji powinna być teza, więc ja może od razu na początku sprostuję i postawię swoją tezę. Otóż ja osobiście uważam, że jeżeli na rynku jest program, który spełnia moje oczekiwania i usprawni procesy biznesowe, to należy go kupić. Ale, no właśnie, jak to w życiu i biznesie bywa, zawsze jest pewno ale. I tutaj pojawia się pytanie, ale co zrobić, kiedy... Nie ma takiego programu na rynku, albo ewentualnie, no, teoretycznie można by go napisać, albo jest dostępny, ale za taką kasę, na którą no, obecnie nie możemy sobie pozwolić. No właśnie. I co się wtedy dzieje? Oczywiście wracamy do Excela. Jaki tu jest problem? Zazwyczaj zaczynamy robić to sami, czyli rzeźbimy sami. I to jest, zobaczcie, że tu już jest pewien paradoks. Kiedy kupujemy gotowe programy, tutaj, to oczywiście zakładamy i liczymy się z tym, że tutaj naprawdę zapłacimy kupę kasy. Ale kiedy chcemy coś zrobić w Excelu, to jakie jest nasze podejście? O, on kosztuje w ogóle 0 zł. Nie musimy tutaj nic inwestować. No to też zadam inne pytanie, już z dziedziny ekonomii. Czy znacie takie inwestycje, które dają zwrot przy zerowym wkładzie? No ja osobiście nie znam. Niektórzy obiecują różne bajki. Ale to się chyba nie sprawdza. I podobnie w tym przypadku. I tu jest właśnie problem. Zaczynamy, zaczynamy rzeźbić sami. Ale zanim pójdziemy dalej, to może też jeszcze sobie słuchajcie, wyjaśnimy, co to jest tak naprawdę Excel. Bo tutaj bardzo często chyba też błędnie pojmujemy, czym jest Excel. Utożsamiamy, że Excel to jest program. OK. Z takiego, ja bym powiedział, informatycznego punktu widzenia, to jest fakt. fakt. Microsoft napisał program. Ale to nie jest taki program jak ERP, CRM. Tak naprawdę musimy patrzeć na Excela jako na narzędzie, tak? To jest narzędzie i to właśnie, tutaj dochodzimy do sedna. Yy, otóż, wykorzystanie Excela nie zależy od Excela. Potrzebujemy Excela. Yy, tutaj Excel jako narzędzie, plus potrzebujemy użytkownika. Tak naprawdę może nie użytkownika, ale jego wiedzy. I to tak naprawdę, co determinuje o stopniu wykorzystania Excela? Ta wiedza. No i z tą wiedzą, słuchajcie, jest, przynajmniej z moich doświadczeń, bardzo, bardzo różnie. I teraz pierwszy powód, który powoduje, że z tą wiedzą jest bardzo kiepsko. Ja bym tutaj też pokusił się o kolejną tezę. Według mnie poziom wykorzystania Excela w firmach, nie przekracza 2-3% jego faktycznych, rzeczywistych możliwości. To teraz popatrzmy, jakie jeszcze są możliwości przed nami, ale wróćmy do tej wiedzy, co powoduje, że ten poziom jest tak niski. Po pierwsze, to jest to nieznajomość zastosowań. I to przede wszystkim zwracam tutaj uwagę na przede wszystkim na kadrę zarządzającą, tak? Czyli na zarządy. Dlaczego? Bo tak naprawdę to szefowie wyznaczają kierunek rozwoju. Skoro zarząd nie widzi jakichś w ogóle szans, upatruje w Excel, to oczywiście nie są podejmowane żadne działania. Z tym wiąże się też drugi aspekt. To jest tak naprawdę duża niechęć, jeżeli chodzi o działy IT. Tu jest kolejne w ogóle też błędne założenie, że Excel to często jest utożsamiany z IT, z informatyką. Ale w praktyce, to jak popatrzymy, to najczęściej działa IT nie mają bladego pojęcia, w ogóle e, czym jest Excel, jak się na nim pracuje, bo tym się głównie zajmują analitycy. I teraz zobaczcie, te dwie rzeczy e, powodują, co? Powodują w ogóle brak edukacji. E, I teraz może was zaskoczę, bo tak dużo w ogóle się mówi e, o nauce, o rozwoju, bla bla bla, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj HR, -y, tutaj wiodą prym. Ponieważ ja od czasu do czasu szkole, może od razu wyjaśnię, ja nie jestem żadnym trenerem takim <grym> zawodowym, ale kiedy szkole, to w ogóle byłem strasznie zaskoczony, że większość uczestników tych szkoleń to są osoby prywatne, a nie firmy. To mnie w ogóle zastanowiło no jak to jest, przecież uczą się tego dla firm. No nie. Bardzo często osoby się uczą, wiecie po co? Po to, żeby zmienić pracę. Może to da, też chciałam HR do myślenia. Że to ludzie szukają rozwiązań po to, żeby zyskać lepszą pracę, a nie po to, żeby lepiej, i skutecznie pracować w firmach. To jest chyba temat też w ogóle, słuchajcie, na odrębny, odrębny, odrębny film. Czyli tak to wygląda, słuchajcie, z tą wiedzą, i jakie są w ogóle problemy z tego wynikające. Pierwszy, najważniejszy problem, bo w ogóle teraz porównajmy Excel'a do programu. Każdy program, co ma, ma bazę. I teraz wiele osób próbuje z Excela zrobić bazę, i to już jest w ogóle masakra. To się już zawali. To nie ma szansy powodzenia. I w ogóle, w ogóle brakuje takiego podejścia bazy do nowego myślenia strukturalnego. Te rozwiązania, które bardzo często są robione, ja tutaj się nie dziwię wielu przeciwnikom Excela, którzy no po prostu wieszają psy, bo czasem jak ja widzę takie rozwiązania, to naprawdę nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. To są takie naprawdę tworki ale nie wynikało z tego, że ktoś już po prostu nie chce tego zrobić, po prostu nie ma takiej wiedzy. Poznał jakieś funkcje Excela i próbuje na tych funkcjach zbudować jakieś modele, a w końcu to wszystko się wali i zawiesza. Tak? Czyli pierwsza to jest w ogóle brak podejścia do takiego bazy danowego, a drugi temat to jest w ogóle brak automatyzacji. Tak? I teraz oczywiście pamiętajmy, że Excel posiada język programowania VBA, no, ale jeżeli ja w ogóle coś powiem na temat VBA, to od razu jest um, tysiąc rąk w górze, którzy chętni by tutaj, prawda, yy, powiedzieć swoje zdanie na temat VBA, które tam teoretycznie niby umiera i tak dalej. I to, to już tak to VBA umiera od 20 lat, jakoś umrzeć nie może. Ale bez tych dwóch rzeczy, bez bazy danych, bez automatyzacji, to zapomnijmy, że zrobimy jakiekolwiek sensowne rozwiązanie. Yy, no, skoro dział IT bardzo często przekreśla VBA, no to... Wiecie, no to wycinamy 90% możliwości tego Excela, wycinamy całą automatyzację i dlatego potem jest, jaki jest i wszyscy sobie rzeźbią na piechotę. No i teraz, słuchajcie, do brzegu, gdzie leży ta granica? To ja wam powiem, że ta granica tak naprawdę, gdzie leży? Tutaj, między naszymi uszami. To my wyznaczamy, nasz poziom wiedzy wyznacza, gdzie będzie ta granica. Jeśli chodzi o mnie, to ja wam powiem tak, zajmuję się tym już tematem 30 lat, jeszcze nie spotkałem w biznesie zagadnienia, którego no, nie mogłem rozwiązać za pomocą Excela. Zatem ta granica, ja bym powiedział, ona jest nieograniczona. Ona jest wprost proporcjonalna do naszego poziomu wiedzy. Ona tylko od tego zależy. I teraz na poparcie mojej tezy podam wam dwa przykłady. Pierwszy to program do planowania sprzedaży w branży FMCG. Na początku mogę wybrać sobie dowolny region, przechodzę do planu sprzedaży i co tutaj widzę? Ta część niebieska to są dane historyczne pobierane bezpośrednio z dowolnego systemu RP. Nieważne, czy to jest Symfonia, Optima, Enowa SAP. Te dane zawsze jest metoda na to, żeby pobrać. I teraz bardzo ważna rzecz to jest gotowy formularz do tego, żeby prognozować sprzedaż. I teraz zobaczmy, jeżeli chcę zaprognozować, na przykład na lipiec, wpisuje 15%, wpisuję 23% na sierpień. 8 na wrzesień, 13 na październik, i od razu mam też wizualizację. Te dane, oczywiście, mogę sobie zmieniać, 550, mogę sobie też tutaj graficznie szybko podnosić, zmniejszać do góry i tak dalej. Bardzo szybka metoda, ale to nie jest tylko i wyłącznie tabelka do tego, że sobie wpisuję te dane, ponieważ w momencie, kiedy kliknę Zapisz plan, to te dane wylądują bezpośrednio, gdzie nie w Excelu, tylko w bazie SQL, a gdzie ta baza może się znajdować? Tam, gdzie ją posadowimy, może to być na naszym serwerze, ale może być także na serwerze w chmurze, zatem może tutaj pracować dowolna liczba użytkowników w tym samym czasie. Drugie rozwiązanie to kalkulator wartości odżywczych, ale także kosztów produkcji. Przechodzę do listy receptur, mogę wybrać sobie dowolną recepturę wybieram sobie na przykład jakiś tam chleb miejski, mogę sobie dodawać dowolne składniki i itd., ale co robi ten program? Program oblicza wartości odżywcze w oparciu o wprowadzoną recepturę, czyli mam tabelę energetyczną, ale mam także skład surowcowy z wyróżnionymi alergenami. I teraz... Bardzo ciekawa rzecz. Dlaczego to pokazuję? Otóż, e, taką oto aplikację napisałem dosłownie w ciągu kilku dni, e, i ponieważ ona cieszyła się tak dużym powodzeniem, że postanowiliśmy firmie przepisać ją już w innej technologii. I zobaczcie, tak oto powstał kalkulator wartości odżywczych, tak? E, jak on wygląda? Zobaczcie, tutaj ja mogę sobie tutaj przejść, mam listę receptur, wybieram sobie jakąś tam recepturę, na przykład chleb mazowiecki, przechodzę do edycji receptury i on dokładnie robi to samo, oblicza wartości odżywcze, ma także wyróżnienia alergenów i tak dalej. Ale ten program powstał Właśnie dzięki temu, że najpierw powstał model w Excelu, który przećwiczyliśmy, mieliśmy dokładnie funkcjonujące algorytmy, a potem przełożyliśmy to na inny gotowy program. I taka jest właśnie odpowiedź, gdzie leży granica pomiędzy Excelem a innymi programami. A na koniec ciekawostka, ten dzisiejszy film, w czym przygotowałem, oczywiście w Excelu. Pozdrawiam Tomek.